imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, oprócz pierwszego piątku miesiąca obchodzimy dzisiaj również święto świętych aniołów, stróżów. Według świętego Tomasza każdy anioł ma taką moc, że gdyby Pan Bóg mu na to pozwolił, mógłby jednym aktem swojej woli zniszczyć cały materialny świat. Według świętego Tomasza czysty duch musi posiadać taką moc, która góruje tak bardzo nad materią, że zasadniczo jest on potężniejszy od niejako od całego wszechświata. Że byłby w stanie, gdyby Pan Bóg tego zechciał, gdyby na to pozwolił, byłby w stanie taki wszechświat zniszczyć. Otóż dobrze wiemy, że się to nie stanie, bowiem Pan Bóg stwarzając świat chciał, aby on właśnie istniał. Jednak pokazuje nam to, jak wielkimi istotami te anioły są. I każdy z nas otrzymał takiego anioła, takiego potężnego, czystego ducha jako opiekę, jako pomoc w naszej drodze do nieba. Pokazuje nam to, jak bardzo cenni jesteśmy w oczach Bożych. Pokazuje nam to prawdziwą godność ludzkiej osoby. Nie mówię tu o takiej godności, która byłaby jakąś wymówką do grzechu, bo czasami i o takiej godności się mówi. Na zasadzie człowiek ma jakąś swoją godność i dlatego może robić wszystko, co chce. Oczywiście tak nie jest. Nasza godność polega przede wszystkim na naszym wielkim powołaniu. Na tym, że zostaliśmy wezwani do Królestwa Niebieskiego, że zostaliśmy wezwani, aby cieszyć się wiecznie radością samego Boga, że zostaliśmy wezwani do tego, aby stać się świątyniami Ducha Świętego, aby stać się częścią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na tym polega ta nasza prawdziwa, pełna, nadprzyrodzona godność. I oczywiście jest pewna naturalna godność, która wynika z tego, że mamy duszę nieśmiertelną, że mamy rozum i wolną wolę. Jednak ta naturalna godność w porównaniu do tej nadprzyrodzonej, tej wynikającej z tego zjednoczenia z Bogiem, z Trójcą Przenajświętszą, ta naturalna w porównaniu do tej jest bardzo, bardzo nikła. I ta nadprzyrodzona godność, świątynia Ducha Świętego, zjednoczeni z Panem Jezusem, ci, którzy mają radować się na wieki w niebie radością Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy dziedzicami nieba, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Jednak tą godność tak łatwo jest utracić. Gdy mamy nieszczęście popełnić grzech ciężki, to tracimy tą wielką, nadprzyrodzoną godność. Możemy łatwo, w łatwy sposób ją odzyskać, jednak utracić również wcale nie jest aż tak trudno. I wtedy nie tylko tracimy tą godność, ale stajemy się na dodatek bluźniercami, bezcześcimy tą Bożą świątynię. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, a popełniając grzech ciężki, bezcześcimy tą świątynię Ducha Świętego. Jest to wielka zbrodnia i w ten sposób człowiek może tą swoją wielką godność utracić, tą wielką, nadprzyrodzoną godność utracić. I anioł stróż czuwa, pomaga nam, abyśmy tej godności nie tracili. Co więcej, abyśmy w niej wzrastali, abyśmy się w niej utwierdzali, abyśmy byli ugruntowani w tej łasce uświęcającej tak, żeby tak łatwo nie można było nam tej wielkiej godności odebrać, odciągnąć nas od tego wielkiego powołania. Ten wielki, czysty duch, potężny duch, który jest dany nam po to, aby strzec tej naszej godności. I my chcemy dzisiaj postanowić sobie, że będziemy o tą godność walczyli, o tą wielką, nadprzyrodzoną godność, walcząc z naszym grzechem, prosząc anioła stróża o pomoc do tej walki, o tą wielką, nadprzyrodzoną godność dziecka Bożego. Ale gdy walczymy o tą naszą nadprzyrodzoną godność, o to bycie dziecięciem Bożym, dziedzicem nieba, to pamiętajmy również o słowach świętego Pawła. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Głęboko katolicką, chrześcijańską prawdą jest to, że powinniśmy nawzajem sobie okazywać ogromny szacunek. I nie chodzi tutaj o jakąś czołobitność, o jakieś sztuczne udawanie czegokolwiek, tylko o spokojne, godne okazywanie drugiej osobie szacunku.
Dlatego, że mamy to wielkie powołanie. Wielkie powołanie, aby być dziecięciem Bożym. Dlatego, że jest to godne bycia tym dziedzicem nieba. Pan nasz Jezus Chrystus tego pragnie, abyśmy zachowywali się godnie tego wielkiego tytułu dziecka Bożego, wielkiego tytułu dziedzica nieba. I do tego potrzebujemy zachowywania, okazywania również innym pewnego szacunku, wynikającego z tego naszego wielkiego powołania. Więc i o tym pamiętajmy. Oczywiście ten szacunek na zewnątrz będzie się okazywał inaczej wobec osoby duchownej, wobec rodziców, wobec nauczycieli, inaczej wobec rówieśników. Ale wobec każdej z tych osób, wobec każdej osoby powinniśmy zachować ten odpowiedni, stosowny do stanu i wieku szacunek. Pamiętajmy o tym w naszym zwykłym, codziennym życiu w szkole i poza szkołą. Pamiętajmy o tym, aby jedni drugich w okazywaniu czci wyprzedzać. Aby pamiętać, że jesteśmy tymi świątyniami Ducha Świętego. Że jesteśmy dziedzicami nieba. I że musimy tej wielkiej godności bronić. I że musimy stosownie do tej wielkiej godności się również zachowywać. I o to chcemy dzisiaj prosić Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcemy o tą pomoc w tej walce. Chcemy prosić również naszych aniołów stróżów. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.